Spotykamy się, bo chcielibyśmy z Państwem porozmawiać na temat obietnic wyborczych prawa i sprawiedliwości, a faktów, które mają miejsce. Przypomnę jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, Szanowni Państwo, pozwolę sobie zacytować. 1 kwietnia tego roku pani premier Beata Szydło w jednym z programów telewizyjnych powiedziała bardzo ważne słowa. Proszę się nie bać. Nie będzie wyższych podatków. Straszenie przez opozycję, że będą podwyższone podatki jest wyrazem bezradności. To pani premier powiedziała 1 kwietnia tego roku może powiedziała to, bo to jest dzień, w którym obchodzimy pryma Aprilis i można żartować, ale to nie są żarty. To nie są żarty, Szanowni Państwo, dlatego że prawo i sprawiedliwość podatki podnosi. Przypomnę, że prowadzony podatek bankowy spowodował, że wzrosły koszty obsługi bankowej. Każdy z nas płaci więcej w banku za przelew, za utrzymanie konta. Dotyczy to nas wszystkich. Wprowadzenie podatku bankowego uderzyłoby bezpośrednio w każdą rodzinę i w każdego Polaka. Więc pani premier Bata Szydło po prostu 1 kwietnia skłamała. Druga sprawa to wprowadzenie podatku od sieci handlowych. Jak wiemy, Unia Europejska zakwestionowała te rozwiązania i na razie podatek handlowy nie jest wprowadzony, ale nie należy zapomnieć o tym, że Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będziemy nad podatkiem handlowym pracować i ten podatek handlowy będzie wprowadzony. On będzie oczywiście obciążeniem dla firm, które prowadzą działalność handlową, ale wszyscy wiemy, że wtedy na półkach sklepowych towary będą droższe i każdy z nas zapłaci więcej. Suma sumarum zapłaci każdy Polak za wprowadzenie podatku handlowego. Tu pis też nie dotrzymuje słowa. Druga rzecz, obiecywano, że podatek VAT od 1 stycznia następnego roku powróci do stawki 22%. Jak wiemy, tak się nie stanie. Podatek VAT zostanie utrzymany na poziomie 23% i tu też prawo i sprawiedliwość chce ściągać cały czas z Polaków większą daninę, bo potrzebuje tych pieniędzy na realizowanie swoich projektów politycznych. I rzecz, która jest bardzo ważna. Minister Kowalczyk zapowiedział zmiany podatkowe. Zmiany podatkowe polegające na tym, że zamierza zlikwidować podatek liniowy na poziomie 19% i jak to mówił, na razie zadeklarował, wprowadzić podatki od 19% do 40% w różnych progach, które będą realizowane w ramach przyszłych zmian. Rzecz, na którą chcę ja przede wszystkim zwrócić uwagę, osoba, która prowadziła przez wiele lat działalność gospodarczą, jest fakt, że dzisiaj bardzo wielu Polaków pracuje na samozatrudnieniu. Sami podjęli ryzyko i wolę założenia firmy, podjęli działania, aby ciężką pracą budować i polską gospodarkę, i swój dobrobyt. Są to osoby, które nie pracują 8 godzin. Są to osoby, które pracują 10, a niekiedy 12 godzin. Są to osoby, które zabierają pracę na weekend do domu, a z wakacji dzwonią, co się dzieje w firmie, jak działa firma, i pilnują tego interesu. To są osoby, które budowały siłę polskiej gospodarki i dobrobyt ostatnich lat. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce zlikwidować ten system, obciążyć ich większymi podatkami i tłamsić przedsiębiorczość, indywidualność i chęć ludzi, którzy właśnie własnym wysiłkiem, kosztem własnego prywatnego czasu pozwolili się samozatrudnić, a jednocześnie budować siłę polskiej gospodarki. Te propozycje, które chce wprowadzić prawo i sprawiedliwość, przede wszystkim polskiej gospodarki przez wyższe podatki jest nie do przyjęcia, jest niebezpieczne dla dalszego rozwoju. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest kwestia niedotrzymania obietnicy wyborczej prawa i sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało, że kwota wolna od podatku nie wzrośnie do 2018 roku. A pamiętamy w kampanii wyborczej, że jednym z zarzutów, który był stawiany dotychczas rządzącym, był fakt, że kwota wolna od podatku musi się zmienić. Tak się nie dzieje i tak się okazuje, nie stanie. Jest to kolejne kłamstwo, które zostało w kampanii wyborczej użyte, żeby wygrać wybory, a fakty są takie, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza tych rzeczy zmieniać. Sumując, 1 kwietnia tego roku. Pani premier Beata Szydło powiedziała, że podatki nie wzrosną, podatki wzrastają i podatki te będą szkodliwe dla rozwoju gospodarczego. I Prawo i Sprawiedliwość nie tyle kłamało, co w ogóle nie dotrzymuje obietnic wyborczych i staje się ugrupowaniem, które chce tłamsić gospodarkę nadmiernymi podatkami. Pani poseł? Dziękuję. Niestety te złe informacje nie dotyczą tylko systemu podatkowego, ale również systemu ubezpieczeń społecznych. Otóż również pani premier na początku tego roku zapowiedziała przegląd tego systemu. To zadanie scedowała na sam zakład ubezpieczeń społecznych. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie rekomendacje zakład ubezpieczeń społecznych przedkłada rządowi. Wiedzieliśmy, że nie jest dobrze, wiedzieliśmy, że jest źle, ale nie sądziliśmy, że jest aż tak tragicznie. Alarmowaliśmy, że skrócenie aktywności zawodowej będzie skutkowało niższymi, wręcz głodowymi emeryturami, ale nie przypuszczaliśmy nigdy, że ich w ogóle może nawet nie być. Otóż w tej rekomendacji. Czytamy, że osoby, które na przykład pracowały na umowę o dzieło, albo ich w ogóle okres stażowy wynosił choćby 10 lat tylko, oni w ogóle nie powinni mieć prawa do comiesięcznej wypłaty świadczenia. To prawo mają mieć kobiety, które mają staż w ilości 15 lat i mężczyźni 20 lat. Więc my pytamy się, co z tymi, którzy tego stażu mieć nie mają nie będą z różnych przyczyn związanych z rynkiem pracy najczęściej. Więc jest to naprawdę dzisiaj bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ wiemy, że te emerytury niestety są bardzo poważnie zagrożone. Nie tylko mogą być głodowe, ale w ogóle tak naprawdę może ich nie być. Stąd też uważamy, że obecne działania, które podejmuje Prawosprawiedliwość, uderzają po prostu w Polki i Polaków. ZUS alarmuje, żeby zaciskać pas w systemie ubezpieczeń społecznych. Tymczasem odbije się to na totalnym ściśnięciu polskich emerytów, polskich rencistów tak, że tak naprawdę nie będą po prostu mieli za co żyć. Dlatego też my alarmujemy i apelujemy o to, aby te zmiany, które będą w systemie ubezpieczeń społecznych były mądre i racjonalne. Nas było stać na to, że podejmowaliśmy czasami trudne i niepopularne decyzje, ale jednak ich celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa wypłat rent i emerytur. Mało tego nam udawało się nawet w trudnych kryzysowych latach nie tylko wypłacać emerytury, ale również podwyższać, waloryzować je co roku, podczas gdy w tym samym czasie w Grecji rządowi greckiemu brakowało na ich wypłaty. Dzisiaj, za kilka, najpóźniej kilkanaście lat, będzie taka sama sytuacja w Polsce, jak i w Grecji. Tych wypłat po prostu nie będzie.